Aby można było włączyć napisy do filmu na YouTubie, musi być widoczna ikonka napisy. Tutaj dla przykładu mamy polski kabaret i taka ikonka jest niewidoczna, czyli żadnych napisów do tego filmu nie ma. Tutaj mamy film w wersji angielskiej i ikonka napisy jest widoczna, jeśli na nią klikniemy, pojawiają się napisy. Jeśli pojawią się napisy w innej wersji niż polska, Klikamy na trybik, czyli ustawienia. Tutaj w zakładce Napisy widać angielski. Klikamy i na liście szukamy pod literką P Polski. I mamy napisy w języku polskim. Jeśli oglądamy film na małym ekranie, na przykład na laptopie, chcielibyśmy powiększyć te napisy, żeby były bardziej widoczne. Jeszcze raz klikamy ustawienia, czyli na ten trybik. Klikamy jeszcze raz na napisy, przewijamy na samą górę, i tutaj mamy zakładkę Opcje. I w Opcjach trzecia pozycja to jest rozmiar czcionki. Klikamy i możemy sobie wybrać większy rozmiar 150 i 200%. I to tyle. Gotowe. Niektóre osoby e, chciałyby skorzystać z ustawień zaawansowanych. Jeszcze raz klikamy na ustawienia, na ten trybik, wybieramy Napisy. Przewijamy na szczyt, wybieramy opcję i tu możemy zmienić jeszcze rodzinę czcionek. Jeśli ten krój nam się nie podoba, możemy wybrać jakiś inny. Możemy również zmienić kolor czcionki. Jeśli biały nam się nie podoba, możemy wybrać sobie jakiś inny. Możemy również zmienić kolor tła dla czcionek. Inne ustawienia przejrzystość są jakby mniej przydatne. Oczywiście wszystkim można się pobawić. Na samym końcu jest przycisk resetuj i wszystko możemy ustawić do ustawień domyślnych. Jeśli będą napisy, ale nie będzie ich wersji polskiej, co się zdarza, to znaczy, że żaden z oglądających nie przygotował takich napisów, bo napisy na YouTube przygotowują Osoby, które oglądają filmy, czyli my. Więc, jeśli czujesz się na siłach i masz chwilę czasu i chcesz przetłumaczyć jakiś film, każde tłumaczenie zawsze będzie bardzo miło przyjęte. O tym, w jaki sposób takie tłumaczenie umieścić na kanale YouTube, opowiem następnym razem. A na tą chwilę to tyle. Wasz informatyk. Dziękuję za poświęcony czas.